Są już poświęcone, mogą wyjeżdżać w teren. Trzy nieoznakowane radiowozy trafiły do wobrzyskich policjantów. Na dziedzińcu wobrzyskiej komendy miejskiej uroczyście przekazano kluczyki do samochodów. Symbolicznie przekazano też kluczyki do kupionego wcześniej auta o napędzie elektrycznym. Trzy samochody Kia wyposażone są w silniki diesla o pojemności 1,6 litra i mocy 141 koni. Koszt zakupu jednego auta to 95 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze strony samorządów pokryło połowę ceny zakupu każdego pojazdu. Gmina Wałbrzych przeznaczyła 47,5 tysiąca złotych, powiat wałbrzyski 32 tysiące. Po 16 tysięcy przekazały gminy Szczewno, Czarny Bór, Mieroszów i Stare Bogaczowice. Nowe nieoznakowane radiowozy będą służyć policjantom z Wałbrzyskiej Komendy oraz Komisariatu Policji I w Wałbrzychu, a także funkcjonariuszom z Boguszowa Gorc. Patrolować będą teren naszego miasta i powiatu wałbrzyskiego. Pojazdy poświęcił kapelan wałbrzyskich policjantów, ksiądz Jacek Biernacki.